Dobra, tu. Proszę Państwa, za chwilę tutaj na rynku naszym rozpocznie się koncert Wojskowej Orkiestry, która na rzecz pomocy, którą zorganizował Owsiak, zbiera pieniążki na chore dzieci. Jest to pierwszy koncert od dawna. Czekamy na wsparcie mieszkańców. Chore dzieci czekają na pomoc. Czekamy na wsparcie mieszkańców. Chore dzieci czekają na pomoc. No to dycha, no rzuć! O, teraz. Żeby było widać. Żeby nie było. Tak. Nie ma. A skąd ja wezmę, jak ja tutaj sam biedny dzierżę, nie skończony. Tego nie chcę. Proszę bardzo, właśnie jest jego pięć. Idziemy do obozu. Ładnie musisz zginąć. O, tak. Dziękuję bardzo. Serduszka masz, tak? Dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Słuchajcie, to dokąd to jedzie? Do Katowic? Do Warszawy. Ale nie tylko dla Warszawy. Do profesora właśnie nie mamy serduszek. Co? Tak, właśnie dla lekarzy operacyjnych. Czy wy jesteście ze służby zdrowia? Nie, my jesteśmy uczniami. Liceum? Różnych szkół. Po części, bo jesteśmy zebrani z różnych szkół. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Powiedzcie, jaka jest walka z AIDS. Profilaktyka jest ważna, nie leczenie, bo z leczeniem to wiecie, że daleko nie ujedziecie. Koniec. A jednak są chorzy i uważa Pani, że nie trzeba się nimi zajmować? Nie, bo to jest beznadziejna sprawa. Dobry. Pomagamy chorym dzieciom. Bo to jest beznadziejna sprawa, możecie nam nie angażować się w tym. Nie mamy dowodów, że skończyły się. Od 4 osób, 6 ponad. 5 tysięcy więcej.
Tu już jest 567-300. Dokładnie, to jest z naszej rodziny. No. A mały chciał serduszko. Ale nie, jak chciał serduszko. Patrz, pan się przyczepi serduszko. Ale śliż. Nawet nie trafił jeszcze na kamerę. Mam no, już dla ciebie serduszka, skończyły się. Ale dzięki. Już informację, że wojsko dotarło do Miejskiego Ośrodka Kultury. W Miejskim Ośrodku Kultury jest nasz wysłanek. Czekuję na połączenie. Halo, halo Marku. Halo. Cześć Arku, zgłaszam się z Miejskiego Ośrodka Kultury. Tu już oczywiście pełną parą toczą się przygotowania do wielkiego koncertu, który rozpocznie się o godzinie 16. Serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w tym koncercie na ten wielki, szczytny cel. Wspominałeś o tym, że przed chwilą dotarło tutaj wojsko. Oczywiście tak, mam przed sobą już protokół, z którego wynika, że w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Orkiestra Dęta Jednostki Wojskowej 3477 w czasie koncertu w dniach 30.12 i 2.1.1994 zebrała od żołnierzy i mieszkańców Leszna kwotę 10 317 tysięcy i 440 zł. To jest coś niesamowitego. Brawo! Wow! Nie, to ja nie chcę robić. Ja wiem, w ogóle takie ujęcie potem, jak one spadają, to tak zmontowane zaraz. My tu podpiewamy, to spadanie. Mogę teraz puścić? Nie puszczę. Mimo, że będziecie nas tutaj zasmucać i przyszedł nam życie, to pamiętajcie, że my na tym koncercie jesteśmy waszym odsiakiem. Także szanujmy, znaczy nie musicie nas szanować, tylko nam nie róbcie krzywdy. Ile mamy na koncie? Ile zebraliśmy za bilety i ile jest w ogóle pieniędzy? Na koncie mamy 52 miliony. Za bilety dzisiaj zebraliśmy... A szkoła podstawowa numer 9 sama zebrała około 10 milionów. Może nie będziemy liczyć, ile to jest w sumie, bo na pewno się pomylimy. Ja myślę, że będziemy później jeszcze zamówić, ile mamy w ogóle.